Zgodnie z naszymi przewidywaniami, lista chętnych do zajęcia fotela prezydenta Suwałk urosła. Dzisiaj to już 5 osób. W ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów akces wyborczy złożył Paweł Cichucki z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja dla Suwałk Bożena Kamińska. Była posłanka zaprezentowała sylwetkę kandydata. Jest to osoba mająca 34 lata, więc to jest myślę, że właściwy wiek, żeby nabierać tego doświadczenia samorządowego. Tak się jakoś zbiegło, że może to będzie nomen omen dobry dla tego kandydata, bo w tym roku będziemy obchodzili 34-lecie naszej samorządności w Polsce, czyli ten jubileusz taki już bliski 35-lecia zbiega się również z wiekiem naszego kandydata. Jest to osoba, która jest związana od wieków, można powiedzieć, bo blisko od 200 lat rodzinnie z Suwałkami. Tu się urodził, tu wychował, tu również ukończył wyższą szkołę, jeszcze wcześniej zawodową na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Był aktywną osobą również na uczelni, bo był przewodniczącym samorządu studenckiego. Uczestniczył w różnych wydarzeniach naukowych, również eventowych, więc tego doświadczenia nabrał. Swoją pracę zawodową również przebył tutaj przez różne instytucje i przedsiębiorstwa na terenie miasta Suwałki, pracując i fizycznie, i nie tylko. Był trochę w Warszawie, wrócił tu, żeby zakładać swoją działalność, zakładać tu rodzinę i tutaj dalej mieszkać. Sam kandydat niewiele miał do opowiedzenia o sobie. No co tu dużo mówić, już pani Kamińska bardzo ślicznie mnie przedstawiła. Opowiedziała, co trzeba tutaj wspomnieć w Suwałkach. Więc tak, powiem krótko, nazywam się Paweł Cichucki, mam 34 lata, studiowałem tutaj, urodziłem się, od zawsze tutaj żyję. Historia mojej rodziny, o której pierwsze pisemne w naszych suwalskich archiwach wspomnienie sięga już roku 1815, więc ponad 200 lat już jak my jako Cichuccy tutaj jesteśmy. To mówi o tym, że nasz ród ma doświadczenie w tym, że wiemy, co się dzieje w Suwałkach już od dawien dawna i od dawna zmagamy się z różnymi kolejami losu, które nas spotykają. Prezentację programu zaczął od potrzeb, jak to określił, małoletnich dzieci, które potrzebują więcej takich miejsc do zabawy, jak tak zwane kulki w plazie. Ale ma również propozycje dla dorosłych Suwałczan. Są sprawy środowiskowe, czyli na przykład spalarnia śmieci, czyli jak ona będzie wpływać na środowisko, jak ona będzie oddziaływać na zdrowie ludzi. Będziemy poruszać te tematy. Sprawa przedsiębiorców. Coraz więcej lokali się zamyka. Dlaczego? My wiemy dlaczego. Chcemy zmian. Chcemy zrobić wszystko, aby przedsiębiorcy mogli tutaj przyjeżdżać, się rozwijać i ci nasi lokalni nie poddawali się, nie zamykali swoich interesów. Aby mogli tutaj godnie prowadzić swój interes, bo o to chodzi, żebyśmy mogli godnie i zdrowo żyć. Zdrowo, szpital miejski. Trzeba by było zrobić, żeby szpital nasz wojewódzki tutaj w naszym mieście, aby miał szansę na to, aby się rozwinąć. Tu potrzebnych jest kilka zmian. Wiadomo, że nie wszystko możemy, ale trzeba próbować, trzeba iść w tym kierunku. Jeśli już mowa o zdrowiu, to seniorzy, którzy potrzebują leków, którzy potrzebują lepszej opieki zdrowotnej. Na to wszystko będziemy zwracać uwagę. Tak samo reszta ludzi, komunikacja miejska w Suwałkach, aby można było wprowadzić kolejne udogodnienia. I najważniejsze, co teraz obecnie jest na topie w mediach, czyli obrona cywilna. Obrona cywilna i to, gdzie ludzie mogą w przypadku zagrożenia się schronić. Czy jest taka informacja, żeby dać ludziom informację, gdzie takie schronienia istnieją. A to nie jest tylko i wyłącznie w przypadku wojny, też w razie skutków pogodowych. Też taka informacja jest potrzebna. Obrona cywilna to nie tylko to. To jest także nauka i uświadamianie ludzi oraz szkolenia, w których to
mogą udzielić pierwszej pomocy innym. Prócz Pawła Cichuckiego o głosy elektoratu zabiegać będą urzędujący obecnie Czesław Renkiewicz, dwaj aktualni radni Karol Korneluk, wspierany przez Koalicję Obywatelską, i Jacek Juszkiewicz, rekomendowany przez PiS, oraz popierany przez Konfederację i bezpartyjnych samorządowców Robert Osyda, również 34-letni debiutant w lokalnej polityce, który głosi, że jego młody wiek i brak doświadczenia to zaleta. Kto przekona Suwałczan, dowiemy się najwcześniej 7 kwietnia. Jednak przy tak dużej liczbie chętnych wysoce prawdopodobne jest, że wybór włodarza miasta odbędzie się w dwóch turach.